Cześć, witajcie. Dzisiaj w tym odcinku pokażę Wam poradnik do Euro Trucker Simulator 2. Znaczy do Overlaya Trucker. Ale ten overlay, czy widzicie tutaj, możecie też mieć taki, albo mieć w pionie. To na zdjęciu. Bardziej mi w pionie chodzi o takie coś. Jak to zrobić i jak do tego dojść? Musicie zainstalować sobie Tracker Overlay. O Tracker Overlay znajdziecie sobie tu. Jest link w opisie, nie musicie wpisywać tego Tracker Overlay. Tu macie tak, że schodzicie sobie na dół i macie dowolony dół. Klikacie sobie go. To jest oryginalnie wszystko pięknie. Musicie to zainstalować, bo to jest właśnie połączone z tym. Ale to macie w pasku zadań, czyli macie takie coś. Widzicie, to samo jest często. Więc macie takie coś. Klikniecie sobie kluczyk taki. On się uruchomi. Takie coś. Tutaj nic nie ustawiacie. Albo ktoś tam chce. Ale tu naprawdę nic nie trzeba robić. Wystarczy, że tylko to zainstalujecie. No i wam się automatycznie wszystko pięknie się łączy. Później robicie konfigurację i musicie pozaznaczać, żebyśmy mieli takie ptaszki albo na Amerykan też. I co dalej? Jak to macie? Jak to ściągniecie, oczywiście, jak to ściągniecie, zapisujecie sobie. Tutaj. Macie taką tabelę. I wchodzicie z tego ustawienia. I tu zaznaczycie sobie Polish. Wiadomo. Czy Polskę. Czy język polski. Tu zostawiacie tak samo jak praktycznie jak ja, ale możecie po swojemu też jeszcze ustawiać. Jak tam wolicie. Naprawdę to fajne, bo można dodawać na własne ładunki. Na własną naczepę można ładunki tam dodawać. Też wam pokażę w tym odcinku. Więc żeby długo was nie przeciągać, to pokazuję wam. Poustawiajcie sobie tak jak ja mam. Tyle. Tutaj to przechwytywanie, to nic nie trzeba robić. Tu jeżeli jak macie na Discordzie, żeby widzieli, to tam nie trzeba tego mieć. Możecie tu odłączyć, to jest ptaszek. Ja mam to włączone, bo mam po prostu. Tu jest. Tu sobie ustawiacie kolory. To te kolory są do tego, żebyście mieli kolorowe, na przykład te paski, które macie tutaj. O, na przykład o to mi chodzi, o to. To może być różowe, to może być światowe, jakie tam wolicie. Więc od koloru do wyboru. I schodzicie na dół i macie sobie, możecie poprzestawiać wszystko, ja mam wszystko włączone. Więc macie pokaż ogranicznik, licznik podróży, pozostały dystans, pokaż pozostały czas, liczyli ile będziecie jechać i tak dalej, i tak dalej, itp. itp. Ja mam po prostu tak ustawione i jest mi, jest ok. Tak. Tylko musicie naprawdę uważać, żebyście nie przesadzili przezroczystością, bo potem będziecie problem mieli. Teraz tak zrobiłem i nie polecam. Więc poustawiajcie sobie najpierw jak ja mam, a później sobie bawcie się. Ja wam nie będę chciał pokazywać jak ja to zrobiłem po prostu. Ja mam po prostu tak jest domyślnie tak naprawdę. I tak używam w pionie, a jak w pionie ustawić, to gdzieś to było. Nie wiem. Tu macie skróty klawiszowe. Musicie je zapamiętać, no niestety. Właśnie utwórz dyspozytorze, że dodawanie ładunku. Musicie zapamiętać je. Albo sobie przepisać je, ale to łatwo zapamiętać. Tu możecie własne radio sobie ustawić. I włączam niestety teraz gra, czyli będzie wam wyświetlało co radio gra. Ale strasznie potrafi przelagować te radio.
No niestety. I tu jest właśnie, tu się postawia ten w pionie i w poziomie. Nie? No i zapisujecie i macie ustawione. To ma prosta robota. Ja szybko ten wchodzę do gry. Mam nadzieję, że szybko nam się pokaże. Niestety trzeba wyjść z gry i nie wolno mi włączyć gry. Bo inaczej po prostu wam nie zaprądzi to. Czyli nie włączy wam się trackę, jak będzie odpaloną grę mieć w tle. Więc albo możecie przez grę już mieć, ale będziecie mieć takie małe okno, nie będziecie mieć to, co tutaj widzicie. Więc włączamy. Pokazuje się nam. Jakbyście mieli jakieś inne, różne pytania, co do czego zrobić, wam pomogę. Nie ma z tym problemu. Piszcie w komentarze, tylko proszę, piszcie bardzo wyraźnie, nie piszcie w skrótach, bo ciężko będzie mi wytłumaczyć na jakiś podstawowy waszą prośbę. Po prostu rozwijajcie swoją pisownię. O, nie wiem, jak to wytłumaczyć bardziej. Jak napiszecie mnie w skrótach, to potem będę miał problem. No. A to nie o to chodzi, nie? Macie tutaj, nie wiem, będziecie chyba widzieć, mam nadzieję, że widzicie grę. Zobaczyć. Właśnie nie widzicie gry. Może, że spojrzałem. O, widzicie już. I powinno wam się wyświetlić, mam nadzieję, że się wyświetla. Ile macie graczy w online? I tak. Bierzemy jazdę. Czekamy chwilę. To wszystko możecie ustawić. Jak macie w pionie, to macie wszystkie te wszystkie parametry, bo jak macie w tym pionie, to się nie mie jak macie w poziomie, to się nie mieści wam. Niestety na dole. Mam te wszystkie ikonki, które są pokazane, czyli trukazy i takie inne rzeczy, majery. No ja mam defa nowego. Dobra, nie będę się tym chwalił, bo to każdy ma na pewno. Dobra, no to przechodzimy teraz do pokazania wam. Klikacie Alt i D. Dyspozytor. Jak dodać sobie ładunek? To dodać ładunek sobie po prostu łatwo. Ale robicie błąd teraz. Bo teraz nie wchodzicie Alt i D. Tylko wchodzicie ustawienia. Opcje. Musicie ustawić, albo już macie ustawione. Autozapis. To jest najważniejsza rzecz. Prawicie i ten. Szukamy. Zapis, to jest chyba na dole. Pamiętam, o jest szybki zapis. Musicie sobie poprzestawić sobie szybki zapis. Jest to w innych i szybki zapis. Żeby postawicie sobie to gdzieś i robicie tak. Autozapis pokaże wam się w górnym rogu trwa zapisywanie. I teraz możecie sobie wejść Alt i D. I automatycznie wam znajduje gra Euro Truck, profil jaki tam macie, zapisy, no to właśnie on ten zapis właśnie wczytał właśnie i to jest najważniejsza rzecz. Tutaj już nic na górze nie zmieniacie. Tutaj jak macie znane miasta czy nieznane miasta, to po prostu jak macie na przykład, nie wiem, jedziecie na promocie, odznaczacie sobie to i macie wszystkie miasta. Wszystkie. Macie bardzo dużo miast. A jak macie, są te znane takie podstawowe, no to macie tutaj, nie? To jest podstawka, tak jakby. No prawie podstawka, no macie mniej, no. Jak to oznaczyć? No to samo co tutaj. Teraz jak dodać ładunek. Musicie sobie odznaczyć. Ja jestem Alikame, ale... strona A, czekajcie. I came. Cargo Trans, tak, zgadza się. I mam ochotę pojechać sobie gdzieś, sam byle gdzie, nie? Na przykład. Nie wiem.
pojedziemy sobie do Polski, ale... Na przykład do Bielsko-Biała. Mam nadzieję, że będzie działać. Bielsko-Biała mamy na przykład, nie? I Biała. Dobra, nie będzie te BBBO. Nie wiem, co to jest. Prawa Bielsko-Biała powinna być. Ale nie wiem dlaczego. Blue Prof. Dobra, nieważne. Nie wiem, gdzie to dokładnie jest. Tu macie sobie... tu po prostu... Tu jest ładunek. Tu wybieracie sobie, jaką naczepę chcecie. Ja mam tak po prostu. I tutaj zlecenie. I zaktualizuj. Tu macie usunąć, czyli wam usunie się ładunek i będziecie mieć spokój. A rynek ładunków, no to musicie mieć własną naczepę, no. Niestety nie mam własnej naczepy, to więc wam nie pokażę, ale identycznie tak samo się robi. Tak samo, identycznie, no i tyle, no. Cała magia w tym jednym. Naprawdę, możecie na przykład wziąć kolegę i możecie z kolegą sobie jechać tam. On sobie wybiera jakiś ładunek, wy sobie wpisacie raz, dwa, trzy. Macie pięknie, tacy fajnie i jedziecie sobie przejażdżkę. Działa to na wszystkich, wszystkich mapach, mam nadzieję, chyba na wszystkich, bo nie sprawdzałem tych, z modyfikacji tego nie sprawdzałem, ale powinno działać. To jednak to autozapis, cały QSafe robi tą robotę. I po prostu zaktualizuj zapis gry, on się pokaże tutaj. Możecie wyłączyć i robicie tak, czytaj zapis, czytacie, czytujecie, jak widzicie, że 12.58 jest 13.01, czytaj, czekacie chwila, no czasem lubię czytać długo, ale czasem lubię wywalić, nie, ale czasem bardzo szybko, jak właśnie teraz, na tym właśnie, na ekranie właśnie, no i więc tyle, jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Trzymajcie się, cześć.